Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem w FIFA. Pojawiły się nowe SBC. Widać je tu po lewej stronie. Thiago Mendes, Fekir i Douglas Costa. Z czego Thiago Mendes jest do zdobycia w zadaniach, a Fekir i Douglas Costa są do zdobycia w SBC. No i z tego co widziałem, to ceny za tych dwóch zawodników do zdobycia w SBC są wyciągnięte jakoś z kosmosu przez EA Sports. Bardzo dużo osób narzekało na to, że Fekir w wersji 86 kosztuje 25 tysięcy, a tutaj w wersji 87 podchodzi pod 200 tysięcy. No i Douglas Costa też jest drogi i podobno mało efektywny w grze. Za to Thiago Mendes wydaje się być całkiem fajny. Są wymagane. Tu sprzedały się dwie brązowe, w końcu wpadło do klubu. I co w tym momencie SB? Zerknijmy sobie mecze. Fekir. Zadanie. Karta 87, no i skład też do zbudowania 87 plus jeden zawodnik z ligi hiszpańskiej. A Douglas Costa z kartą 86 i tu jest o wartości 86, jeden piłkarz z drużyny tygodnia lub mistrzostw FUT i jeden Brazylijczyk. Specjalne tutaj te wymagania. Potem zobaczymy sobie jeszcze i tutaj Thiago Mendesa i tu są do zrobienia, jest do zrobienia 5 zadań. Strzel gole w Rivals z piłkarzem z Ligue 1. Okej, to w miarę proste. Wygrać dwa mecze Squad Battles na poziomie minimum zawodowiec z wyjściowym składem złożonym z piłkarzy Ligue 1. To też w miarę proste. Strzel w Rivals 8 goli pomocnikami. To w miarę proste. Strzel i asystuj Brazylijczykiem w czterech różnych meczach Rivals. To też powinno być proste. I Wizjoner. Asystuj podaniem prostopadłym co najmniej dwa razy w trzech różnych wygranych Rivals. No dobra. Nie ma tragedii, jeżeli chodzi o tego Thiago Mendesa. Tu mamy jeszcze do skończenia Gbamina. Do skończenia Gbamina, w którym są do zrobienia dwie asysty w Rivals podaniem prostopadłym górą. Piłkarzami z... Musimy to i zaliczyć jeszcze trzy mecze w Squad Battles na jakimś tam niskim poziomie. Kontuzja nie. Tylko kontrakt i będziemy mogli. Taka bardzo fajna karta. Co ciekawego, karta w wersji fabularnej była do zdobycia w pierwszych sezonach. Po awansie na poziom 30 można było wybrać Zachę, Lukasa Vasqueza albo jeszcze jedną kartę, której teraz sobie nie przypomnę. A, i Tolisso z Bayernu. Był trzeci. No i z tego wychodzi, że Zaha był bardzo ciekawą kartą. Nie wiem, czy ten Vasquez nie był najsłabszą opcją. Ja go wybrałem. No ale dobra. Tutaj do Rivals. Zobaczymy, jaki nam się tutaj rywal trafi. Bo do tej pory, szczerze mówiąc, wszyscy rywale byli z dość wysokiej półki, mimo że to nie są jakieś mocne ligi. No tu mamy całkiem ciekawy skład z jedną kartą srebrną, jedną zwykłą złotą. Bailey na lewym skrzydle. Ozil jako ofensywny pomocnik. Ryan Babel, czy... do ogarnięcia.
Schulz. I tak oto jest, czyli... Tego... Ale chyba złożonym z... Ale nawet nie wiem, uderzał czy nie. Gdyby nie Rui Patricio, to... do przodu napastnika. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Wracam piłkę po tym podaniu. Jednym podaniem mi to jeszcze... Pas do oczu, wykonane jego uderzenie i już uprawa. Wciąż groźna. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Pachy i do Kinga właśnie, ale żaden z nich. Ależ teraz. Zdacha przejmuje. Aj, strzał i będziesz udrożny. Manrik zablokował. Wrzenie Ozila. Wow. Ależ mnie uderzył. Derwejer czy... Jak on to wybił, naprawdę wciąż jestem pod wrażeniem tamtej interwencji. Uratował zespół. Zbiega teraz w a... Byłoby groźne. I teraz strzelał ręką. Mm-hmm.
Zir parę to spierdzielił, no tuż przy słupku. No, to było takie dobre podanie. Nadzieję, że jak padnie i zostanie nam jedna asysta tego typu do wykonania. Abel. Jeden Babel. Znowu obrońcy w ogóle zaspali. Obrońcy zaspali. Obrońcy boczni byli gdzieś w ogóle prawdopodobnie na połowie przeciwnika albo gdzieś w okolicach środka, połowy, środka boiska. No i jedno podanie do Babela wystarczyło, takie krosowe, żeby wyszedł sam na sam. No i w podobnej sytuacji jak przed momentem Ozil był, tylko że z drugiej strony. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Dobrze próbował, ale sędzia odwiedził koniec pierwszej połowy. Ten mecz nie wyglądał najgorzej z naszej strony. To przez to właśnie, że próbujemy tą asystę zdobyć podając górą prostopadle. Z tego względu właśnie mamy problem ze strzeleniem bramki. Bo normalnymi asystami, gdybyśmy grali w normalny sposób, to podejrzewam, że nie byłoby problemu, ale cisnąć Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. A teraz najbóg w karnym Zaha. Radził, przeszedł. Niecelny. Już druga chyba przerwa wzięta przez przeciwnika. Mam nadzieję, że ostatnia. Teraz przeszedł na takie ustawienie z dwoma defensywnikami z boiska. W jego miejsce wszedł ten Harit. I dwóch defensywnych pomocników po stronie zespołu. Macie ustawione.
Ndombele. Więc on zrobił, ale też było obok słupka głową. Zachan zagrał tą piłkę praktycznie na nos. Jo. Nie, radziłby sobie. Daniela Costa. Próbują ataku bokiem boiska. I przejmuje piłkę bez fału. Też no. No, może coś z tego będzie. Gospodarze jest szansą na centrę. Oj no, niespecjalnie mu to wyszło. Ndombele. Znakomicie teraz odczytał zamiar przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Grę zaraz wznowi bramkarz. O, Ozil jak został zablokowany. Niezła okazja do kontry. Pewien, że może... Iro wejdzie pan za. To jest Premier League, ale już postrzeli jaki zawodnik ligi i zdjęcia. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Oby na szpicy.
i jego uderzenie nie wiadomo skąd, jakie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie. Nie mu się uda. Tego właśnie są obrońcy. Problem, bo nastawianie się to. Pani Bramek. Graniem piłek. Piłek do napastnika, a z drugiej strony jakieś takie kontry głupie, długie zagranie i zwykłe podanie. Sytuacje bramkowe. Czekać na kolejną sytuację. Możliwość zdobycia bramki. Kontraktów do uzupełnienia, show także. Tamten zespół był spokojnie do grania i to nie zostało wykorzystane. Kontrakty dorzucone, więc możemy próbować. What the fuck? Dybala, Gomez i Lautaro w ataku. Matuidi, Nainggolan w pomocy. Chiellini, Koulibaly, Cuadrado i Aleksandro w obronie. I Handanović w bramce. Jest nadzieja taka, że będzie ktoś próbował atakować na maksa. Ale Ja. Interweniował teraz Handanović. Do pole karne i w ostatnim momencie. W momencie wybijałem z piłka. Kolejny
naprawdę z tym. Jeżeli chodzi o to zadanie, o te z tymi górnymi piłkami, to będzie. A nie tego. O Jezu, co to było? Co Zaha tam zrobił? Uderzył od razu z pierwszej piłki. Nieczysto wślizgiem. Na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Panie, który jest przeciw? Alberto. My próbujemy. No i mamy. Chcemy zrobić asystę. Wykonanie rzutu różnego, dobrze widzę te piłka. Roberto, ale tam było teraz niebezpieczne. Nie. No, mogą teraz skarcić rywali. Sytuacja wciąż groźna. To była asysta górna, jeżeli to widzimy. Myślę, że jakby nie ten pierdzielony internet, to mielibyśmy już to załatwione, bo ostatnio miałem też taką asystę. Biegał już końca i nie wiem, czy to ze względu na internet, czy na EA Sports, ale to mnie. Winy teoretycznie. Będzie rzut rożny. Piłka z rzut rożnego. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Znakomicie zachowano. To kolejny raz w tym spotkaniu. Pewnie tak wybij. I będzie out. Tego zadania to jest. No, bardzo ładnie przyszło to podanie. Martinez. Gomez. Przesuwa się w stronę. Gomez. Może była. A nie mu piłki, to jechał jak w masło. Lautaro się. Aleksandro.
Harley wybija piłkę. Za chwilę rozpoczną odrzuty. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ale. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Przełożyć piłkę na drugą nogę i uderzyć. Udaje mu się zabrać piłkę bez fału. 4-1. I blokuje przeciwnika. Z pierwszej połowy. Los Fat Tones. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. Mija obrońcę. Aj, King i Zaha, ale się rozumieli. Ej, to mogło być tego typu asysta, której nam potrzeba. I obrońca z kolei się. On wyblokował. Teraz. Achaj, niestety. Koulibaly się. Spędzony. Paru przed niego. Nie była piłka. Paru uderzył, na szczęście nie trafił. Uderzał bardzo ekwilibrystycznie, więc. Trafił, to nie jest żadną niespodzianką. Ozil próbował jeszcze przejść. Kibala, nie wiem, czy to był Koulibaly czy inny piłkarz, ale pięcia przez chwilę. Zaha. Ndombele. Będzie okazja do kontrataku. Lautaro Martinez. Ależ piłka odbije wprost przeciwnika. Może teraz King? Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Joshua King. A, no teraz Zaha. Nie wiem, to chciał strzelić. Bramki wprawdzie trafił, ale prosto w ręce Handanowicza. Chował, dobrze się ustawił. Koulibaly'im to wygląda tak, że on otrzymuje piłkę, to on się rozpędza i biegnie prosto w stronę swojej bramki. Jeśli z naszych zawodników rusza sprintem do bramki, to Koulibaly. Jest już przy nim. Martinez. Dybala,
Dybala. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Mertens, Mainbolo. Ma dużo miejsca na skrzydle. Koniec ataku. Dobrze, na rzecz. Goal for the visitor, number 17, Josh Coleman. Straszny komentarz jest. Wiedział, żeby coś takiego. Na pole karne trafia do Cieliniego na... To była pusta, a Cielin strzelał boksu. No, wydaje mi się, że asysta będzie... Wierzę, chociaż jedna. Będą wykonane we właściwy sposób. Gdyby tak, no to nic więcej bym nie potrzebował, jeżeli chodzi o zadanie. Mielibyśmy kartę zdobyć. Jaki zrealizowany, zaraz zobaczymy jaki. Dwie asysty. Teraz brakuje nam już tylko meczów składu piłkarzami z Ligą, Bundesligi i Premier League w trzech wygranych w Squad Battles na poziomie minimum nowicjusz. Liga, Bundesliga i Premier League. Premier League, dobra. Na poziomie nowicjusz. Dobra. Możemy już...
Ligę, Bundesliga i Premier League. Liga i Premier League. Ligę, Bundesliga i Premier. Okej. Tak. Ok, i tak chyba można dać. Na ławkę. Zobaczymy, czy na poziomie nowicjusz, czy uda nam się ramki, które są wymagane zawodników konkretnych lig. Liga, Premier League i Bundesliga. To były trzy ligi, których zawodnicy powinni strzelić bramki w tym meczu. Witamy w Century League w Seattle. Dziękuję, Century League. Enjoy the game. Niesamowite. Zaraz zaczynamy.
Jestem bardzo ciekaw przebiegu dzisiejszego meczu. W tych rozgrywkach trudno się nudzić, bo w każdym meczu możemy oglądać inne podejście do składu i taktyki. Miejmy nadzieję, że również tym razem przełoży się to na spotkanie pełne fajerwerków. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zespół zagra z czterema zawodnikami w obronie i pomocy oraz dwoma napastnikami. Przy czym jest to ofensywna wersja ustawienia 4-4-2. Przesunięty wyżej jeden z pomocników ma stwarzać przewagę w ataku i dogrywać do pary napastników. Przyjął i odgrywa z powrotem. Spójrzmy na ustawienie gościa. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co wspiera tej ofensywnej ustawienie. Na przykład bardzo dobry technicznie obrony. Blisko pole karne, może strzelać. W środku pola pojawia się dzisiaj nowy zawodnik i spore są chyba oczekiwania co do tego debiutu. Ale dobry organizator gry. Ma niezłe otwierające podanie. Jeśli pokaże, co potrafi, to będzie naprawdę sporym wzmocnieniem. A przez zerkę i przez... Niestety strata piłki. Marcelo. Seria pięknych podań. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Przesuwa się w stronę bramki. No piłka. Blisko polegane, to strzał. Niestety, nie ma gola. Juventus odstąpiła.
Arturo Vidal. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Doliczonego czasu. Piłka z rzutu rożnego leci z Rozpoczynamy drugą połowę meczu. Martial. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 6, Rafinha. Coming onto the pitch, number 14, Mazzarri. Substitution for the host. Coming off the pitch, number 6, Mazzarri. To be replaced by number 19, Jesus Navas. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. Ależ teraz błąd bramkarza, no może być bardzo groźnie. Piłka do granata. Krótkie rozegranie. Przytomna interwencja w końcu. Poszybowała nad poprzeczką. Hernandez. Juan Mata. Ma swoje możliwości. Wciąż ma. Szkoda. Za szybko chciał uciec do podania. Spalony. Gorecka. Substitution for the host.
Jego dzień, to jest jego mecz. Wspaniale wszedł w to spotkanie. Jest najlepszy w zespole. Jedną bramkę już ma na koncie. Chyba sobie tym tylko zaostrzyła apetyt. Sędzia pozwala kontynuować. Bardzo dokładnie, wprost za plecą bramki. Na blisko wejdzie Dawid Fija. Świetnie mija teraz obrońcę. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy środku, czy można być w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Please, will you give a round of applause for today's man of the match, number 21, Edinson Cavani. Także zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Ja? Ok, mamy 1/3 spełnione. Dobra, jedna rzecz, którą jeszcze powinienem zrobić teraz, to zadanie to być piłka. Czyli go na sprzedaż. No.
Będzie tak, nie zarobimy za dużo, ale zawsze coś. Karta zresztą sprzedała. I to z Lualu, którego kupiliśmy przed południem. Doświadczenia z... Piłka sobie liczy, mi się wydaje. To chyba na pewno. Więc Ozil tylko. Kolejny też dostanie Ander. I za sekundę zaczniemy. Jest. Okay. No pójść dużo łatwiej, bo w tej chwili przeciwnicy mają większe, to kojarzę. No zresztą wszystkie to są karty brązowe. Bramkarz w obronie, pomocnik w obronie, bramkarz jako defensywny pomocnik. Skrzydłowy na lewej obronie. Więc powinniśmy sobie tutaj spokojnie poradzić. Jesteśmy już na Johan Cruyff Arena, gdzie kibice Ajaxu przeżyli niejedną piękną chwilę. Dobrze, ale... I mamy zmianę posiadania. Teraz
tam był. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2 do 0. I piłkę przyjmuje do bramki. Trzeba to dobrze rozegrać. Realizuje nasz plan. Teraz jeszcze w słupek. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Pojęcie piłki, ale uważa, że przeskoczył. Ezil przesuwa się do przodu. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Ale... Hej, to jest na... To jest na poziomie nowicy już. Były konieczne do wykonania. Ugram po prostu padłe. Potem go. Pecka, ale nie wiem co on zrobił, bo uderzył piłkę głową wprawdzie. Leciała ona nad. Jakikolwiek. Zerkę robi, bo kolejna jego sytuacja, która trzeba by tam. Ogromny zawód kibiców.
i rozwój kolejny. Ale co robi? Herrera. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Ma tutaj teraz miejsce. Ander Herrera. Eggestein. Borecka. Dobra. Zablokował strzał. Będą szukać teraz pokazu. Dobra, pytanie do serca i kto będzie. Grał jeszcze do Andera Herrery. 8. Też taką. Dobrze, teraz odczytał intencję. Trener postanowił prowadzić własnie. Zawodnik już się przygotowuje do wyjścia na boisko. No. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Słynie jest do wyższych podań. I nie inaczej jest dzisiaj. Ależ przeczytał to jak profesor. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania?
Havas. Martinez robi, bo nie starczyłoby sił, żeby tą piłkę zachować. Jeszcze obejdzie trzech bramek. Asysty przy Pantery. Wiary. Kosmosu, ale najwięcej można się pozbudować. Czyli różnica w strzałach była od 32 do 3. Około 800. To było strzelanie na wiwat bardziej, ale mimo wszystko. Okej, to mamy to załatwione. To mamy załatwione. Ostatni mecz na szczęście. Ostatni mecz na poziomie nowicjusz. Jakieś 800 punktów, jeżeli nam ciężko jeszcze bez kontraktu. No i menadżer też.
szybciej tutaj to rozegrajmy. Zakończmy to, żeby zdobyć kartę i móc się na ok, skład z Ligi Portugalskiej. Nic bardzo wymyślnego, ale też chyba nie najsłabszy. Myślę, że w Rivals nawet w lidze 7, 8 byłby w stanie sobie poradzić z tym składem. A jeżeli byłby dobrym zawodnikiem, to myślę... Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone. Może być. Jedno, dwa i wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Ander Herrera. Cavani. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Ej, bez słów. Czy będzie prowadzenie? Ej, Casillas, prom pierwszy. Okej. A tak zagra dzisiaj duży na gości. Zespół zagra z trzema zawodnikami w obronie, pomocy oraz dwoma napastnikami. Przy czym jest to ofensywna akcja ustawienia 4-4-2. Przesunięty wyżej jeden z pomocników ma stwarzać przewagę w ataku i dobywa do pary napastników. Możliwości Mesuta Özila zna cały piłkarski świat. Ciekawe, co pokaże nam dzisiaj. Potrafi w jednej chwili stworzyć realne zagrożenie pod bramką przeciwników. Obrońcy nie będą mieli dziś łatwego zadania. Kibice oczywiście spodziewają się jego kolejnej bramki, albo lepiej dwóch. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No nie. Może przeciwnik nie. Ale niestety. Gabriel. Dobra pozycja do oddania strzału. Chainsa. Takim strzałem na ten to napastnik wydawało się, że... No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Florencja. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Samaris. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Bardzo ładnie oddanie piłka z obrycą kończy. Obaj ruszyli do tej piłki, ale atakujący przeliczył się w tej akcji. Bramkarz zdołał go uprzedzić. Gorecka. Andera Herrera, 1-0. I w pole karne. Ja, może nie zerkę.
goal for the visitors. Number six, Mesut Özil. Górecka. Wejścia. Pociarne. Sares. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Strata i przy piłce rywale. Może być groźny, bo jest dostawany podanie. Udane interwencje wyglądają ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywale. Niestety strata. Face. Gabriel. Zobaczmy, co fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Kapitalnie minął. Raz. Się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Ściekle atakowany, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Gwizdek. Pewnie udało się to już dwa razy, raz z towaniem. Sares. Korona. Co teraz zrobi? Sares. Jedynie zblokował. Jak to głował tak Górecka. Ander Herrera. Mesut Özil, Cavani. Dobrze przesuwa się z piłką. Ważne, ale czyste wejście obrońcy. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. Z narożnika boiska Özil. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Suarez. Pierwszy. Zobaczymy, co teraz zrobi. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejął obronę. Nie, celnie. No i mamy stratę piłki. A również. Szansa, może coś z tego będzie. Aj, słabe wyczucie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Lecko. Wyjąć przód. Nic, nie.
spotkania pozostaje 30 minut. No i strata punktu. Musi uważać, rywal blisko. Ruben Diaz. Tutaj już przeciw. Suarez. Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Samaris. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Suarez. Fejsa. Gabriel. Z tej pozycji może uderzyć. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na... Miałby być Martinez, ale też nie. Może weźmie na siebie ciężar strzał. Prawym obrońcy udaje się realizować zadanie. Obrońca musiał się włączyć tutaj do ataku, żeby... Serka jest nieskuteczny dzisiaj. Suarez wychodzą do kontrataku. Być po głowie. To był. Przejął piłkę we własnym polu karnym.
poziom Gold. Tak, Gold 3. Dobra, nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie lepiej, ale gorzej. Za długo nam trochę zajęło bawienie się z tymi asystami górnymi. Skończyliśmy męczarnię w walce o tą kartę. Dwie minuty przed końcem turnieju zmagania o tą kartę. Skąd w tym momencie? Złota paczka. Piłkarza z Evertonu w wersji Footmas. Wskakuje do składu, a przy okazji możemy sobie aktywować jeden ze strojów FIFA Mobile do klubu. Gbami wyląduje u nas w klubie. To karta. Więc okej, mamy już. A jutro powalczymy sobie o Thiago Mendesa. Tu nie powinno być problemu. Strzelanie gola w rival z piłkarzem z Ligue 1 to powinno być formalność. Dwa mecze squad battles na poziomie minimum zawodowiec z wyjściowym składem złożonym z piłkarzy Ligue 1 to też nie powinno być trudne. 8 bramek w rival z pomocnikami. Myślę, że da się zrobić. Gol i asysta Brazylijczykiem w 4 różnych meczach rivals. To będziemy musieli sobie zagrać brazylijskim składem w rivals. No i wizjoner asystuje podaniem prostopadłym co najmniej 2 razy w 3 różnych wygranych w rivals. Tu będzie problem, bo chociaż mamy szybkich napastników, więc to powinno nam przyjść na pewno łatwiej niż te podania górne. Ok, na ten moment kończyć. Jutro powalczymy o kolejne. O tą kartę, którą przed momentem pokazywałem, o Thiago Mendesa. Mamy sobie jakieś SPC. A na tą chwilę sobie pomału już zakończymy. Na szczęście udało nam się wykonać dzisiaj tego Gbamina, więc pomału uzupełniamy. Na szczęście nie musimy odświeżać tych kontraktów, bo tu widzę w tym momencie, że już 4 kontrakty są do odświeżenia. Piłkarzy, którzy byli wykorzystywani przed momentem w tym zadaniu ze Squad Battles, także dobra, jest ok. A my widzimy się jutro. Na razie, cześć.